Nie ma czegoś takiego jak presja. Presja to jest wymysł mediów. Jeśli zawodnik robi coś 15 lat, robi to codziennie, tak? Nie można mówić o presji, to jest wymysł, to jest jakieś narzucanie, tłumaczenie. Nie ma czegoś takiego. Po prostu jeśli jest ktoś przygotowany, jeśli ktoś czuje się dobrze, no to rzuca dobrze. No, no. Nie można niektórych rzeczy oszukać. Jeżeli ktoś wygrywa, tak jak ja, wszystkie zawody, nie można mówić o jakiejś presji. No to powinno być dziecinnie prosta, jednak nie było. Zawiodła, nie wiem, fizjologia, zawiódł mój organizm, nie miałem siły, energii. To nie można mówić żadnej presji. Zostałem przyjęty bardzo ciepło przez kibiców, otrzymałem same pozytywne komentarze, dużo wiadomości ze słowami wsparcia. No, wszyscy zdajemy sobie sprawę, że był to wypadek przy pracy. No, no, dzisiaj to pokazałem, dzisiaj to potwierdziłem, że byłem dobrze przygotowany. No i mam nadzieję, że zostanie tak już do końca. Fantastyczny klimat, doping, emocje, które towarzyszą startując przy takiej dużej ilości polskiej publiczności, to jest coś niesamowitego. Ja wiem, że na świecie ludzie mają troszeczkę inne meetingi, są diamentowe ligi, jakieś inne rzeczy. Ja nie startuję na takich imprezach i tutaj zawsze jest najprzyjemniej, zawsze największa liczba kibiców, zawsze jest przyjemnie słychać ten polski doping, słychać owacje i publiczność super reaguje na wyniki, na rekord świata, na skoki, które były. To wszystko widać, że kibice rozumieją tą lekką, wiedzą o co w tym chodzi, znają się na wynikach i naprawdę szacunek za to i doceniamy.